MOSFET i dioda czym się różnią tak naprawdę, nie? Że wszyscy uwielbiają się podniecać tym, jak bardzo w diodzie przeszkadza im stały spadek napięcia. Tak naprawdę nie przeszkadza nam spadek napięcia, tylko niestety to, że ten spadek napięcia pomnożony przez prąd, który przez daną diodę płynie, no to to jest ciepło i strata i powód, dla którego ta dioda może nie wytrzymać. Rozumiesz? Czyli jeżeli na zwykłej diodzie masz 0,7 V spadku napięcia, no to przy 500 V, które ci idzie z paneli fotowoltaicznych, co to za różnica, nie? No tak, tylko jeżeli tam idzie jednocześnie 13 amper na przykład, bo takie masz panele, no to 0,7 V razy 13 amper, tak? No to mamy około 10 W straty, a jeżeli ta dioda ma słabe chłodzenie, jeżeli dookoła jest gorąco, to ona po prostu powie nam dziękuję. No i dlatego często ludzie chcą bardzo, bardzo, bardzo zastosować MOSFETy. Ja też uwielbiam MOSFETy, mimo wszystkich problemów, które są z nimi związane. No i na przykład zupełnie prostą konstrukcją jest mostek prostowniczy z MOSFETów. Bo widzisz, pomysł jest taki, że MOSFETy zachowują się bardziej jak opornik, nie? Że mają oporność w stanie przewodzenia. Mimo że są półprzewodnikiem, to spadek napięcia na nich nie jest stały. Tylko tak jak na oporniku. Jak jest na oporniku? Jak na sprawa Ohma. Oporność opornika równa się spadek napięcia dzielone przez prąd, który przez niego płynie. Czyli przy tej samej oporności, im większy prąd płynie, tym niestety większy też mamy spadek napięcia. Czyli niestety też jest tak, że moc tracona na oporniku rośnie. No i tutaj trafiłem na kanał gościa, którego już kilka razy wcześniej wyrzucałem, żeby mi go nie pokazywało na YouTubie. Ale właśnie chciałem, wiesz, dzięki temu z tobą podyskutować na temat tego, czy zawsze warto eksperymentować. Bo jest słynne zdanie Tesli, kiedy on powiedział, że on większość eksperymentów wykonał w głowie. I to wiesz, tak brzmi, o Jezus Maria, ja eksperymenty w głowie i tak dalej. To nie jest tak. Po prostu czasami eksperyment nie jest wart przeprowadzenia. Facet z dużym nakładem sił i środków buduje mostek jednofazowy, prostowniczy, po czym z dużym nakładem sił i środków próbuje zmierzyć, czy uzyskał jakiekolwiek oszczędności w stosunku do normalnego mostka diodowego. Ten eksperyment jest niepotrzebny, bo to wszystko możemy policzyć, prawda? Że możemy policzyć, przy jakich prądach w ogóle mostki z MOSFETów nie mają większego sensu. No bo zobacz, jeżeli weźmiemy diodę Schottky, taką normalną diodę Schottky, z której w opakowaniu TO220, czyli takim jak właśnie dokładnie jak większość MOSFETów, możemy użyć radiatora, czyli z której możemy odpromieniować ciepło. Spadek napięcia na niej będzie 0,3 V, nie? To oznacza, że jeżeli MOSFET, taki tani MOSFET, będzie miał około 30 mOhmów, nie zawsze do naszych zastosowań uda nam się dobrać MOSFET, który będzie miał bardzo małą oporność w stanie przewodzenia, a to tylko jedna rzecz, oporność w stanie przewodzenia. To o tym za chwilę. I teraz, jeżeli weźmiemy 30 mOhmów, czyli 0,03 Ohma, to przy jakim prądzie spadek napięcia będzie taki sam, jak na diodzie Schottkiego? Przy jakim prądzie? Stary, przy 10 amperach raptem. No bo zobacz, 0,3 V przez jaką liczbę trzeba podzielić, żeby nam wyszło 30 mOhmów? Wystarczy podzielić przez 10. Rozumiesz? Czyli 10 amper na 10 amperach już będziemy mieli takie same straty na MOSFETcie i na diodzie Schottkiego. Przy czym dioda Schottkiego nie wymaga przełączania. Nie wymaga niczego. Podłączasz, działa. Koniec. Tutaj wiesz, koleś jeszcze bierze do tego driver. To wszystko bierze prąd. Okej, okay, może nie duży, ale mimo wszystko bierze prąd. Jeżeli mówimy o zastosowaniach niskoprądowych, w zastosowaniach niskiej mocy, to te miliampery, które idą na drivery, też już się liczą. Ale to nie jest wcale najważniejsze. Otóż ten stan w MOSFETcie tego przewodzenia z podanym oporem
To jest stan przy MOSFET-cie całkowicie otwarty. Kiedy my się bawimy i eksperymentujemy i chcemy to zrobić prosto, bo wiesz co, no nie, żeby nie wprowadzić 30 zmiennych po drodze, które mogą nam zepsuć nasz wynik eksperymentu, to nie będziemy pierwszy raz robiąc, nie będziemy używali drivera, tylko po prostu dwa oporniczki, żeby sprawdzić, czy nam to przełącza. To w tym momencie mamy do czynienia również z dużo większą opornością w czasie załączenia i w czasie rozłączenia. I to głównie powoduje grzanie się MOSFET-ów. Więc komplikacja całego układu dla uzysku prawie nic? No, rozumiesz. I to jest właśnie to, co Tesla mówił, że on eksperymenty wykonywał w głowie. Nie jest nic tak skomplikowanego, że wykonujesz w głowie eksperyment. Tylko zanim coś zrobisz, to warto się zastanowić, czy ja mogę cokolwiek wygrać, jak się wszystko uda. Bo zobacz, taki hinduski, afrykański, pół świata robi. Prościuteńki regulator napięcia, wymagający jednego tranzystora z zasilacza ATX i jednego potencjometru dwustronnego. I robisz własny regulator napięcia. I okej, on się grzeje, w nim są spore straty. Grzeje się i tak mniej niż cokolwiek, co zrobisz na LM317, a samo to, że zrobiłeś regulator napięcia do własnego 20-woltowego panelu, powoduje, że świat się przed tobą otwiera. To był pierwszy eksperyment. Teraz możesz pomyśleć nad tym, żeby zrobić to z pętlą sterowania, tak? Czyli żeby utrzymywał stałe zadane napięcie na wyjściu, a nie żebyś ty musiał potencjometrem kręcić. Ale to już jest następny krok. Ten pierwszy krok, żeby udowodnić sobie, że umiem, że zrobiłem, już jest. I wiesz co, nawet jeżeli nie masz starego radia, bo to powinien być taki potencjometr od balansu, nie masz starego radia, żeby wypróbować i musiałeś ten potencjometr za 7 czy 8 zł kupić, to i tak jest warto, bo nagle otworzyłeś sobie inny świat. Wyszedłeś z Matrixa, w którym wszystko musisz kupić i jak coś nie jest przeznaczone dla ciebie, albo nie przyjechało do sklepu, albo nie ma na Allegro, AliExpressie, gdziekolwiek, to nie ma. Wyszedłeś do świata, w którym ty możesz zrobić wszystko. Dla mnie taki eksperyment, wiesz, za 10 zł to jest to, nie? A eksperyment gościa, no widzisz, no i właśnie, a może to po prostu ja się dałem nabrać. Może to nie był taki eksperyment. To nie miał zadziałać mostek jednofazowy na MOSFETach i okazać się lepszy niż mostek jednofazowy na diodach Schottkiego. Może całe to wszystko było tylko po to, żebym ja to kliknął i obejrzał. No ale skoro tak, to już jest nieuczciwe. No. A ja bym proponował, żebyś zrobił taki eksperyment. Wziął i się zasubskrybował wewęcił. I wtedy zobaczysz, czy to jest warto się zasubskrybować wewęcił. Bardzo warto. Super warto i w ogóle warto jak nie wiem co. I będziesz wtedy mógł wypróbować, czy to warto, bo na pewno warto, czy może jednak jeszcze bardziej warto. O! I możesz tylko albo wygrać, albo wygrać. I to jest w ogóle szaleństwo, proszę Państwa.